Jest sobota, 4 września, 31 stopni, cały czas upał, a wokół mnie totalne pustki. Praktycznie dziś już tutaj jest kilka osób na całym kempingu. Kemping jest olbrzymi, jak wiecie, a po prostu zobaczcie, plaże, wszystko jest puściutkie. Także niesamowicie, warto we wrześniu przyjeżdżać do Chorwacji, żeby uniknąć tych wszystkich tłumów. Mapy nie ma, po co nam elektroniczne stery, niepotrzebny żaden cel. Elektrolitów z toną, z dostawą, poziom spada i zwariował całkowicie już GPS. Coś po flamandzku do nas gada. Sam se naprawdę. Na wakacje jest rodziną marki. Szkody i wypadki to normalka, zamknij pasy. Pobytu na kempingu Solaris włączył nam się szwendacz i postanowiliśmy ruszyć w poszukiwanie nowych przygód. To ja pierdzielę, ale widok. Dokładnie z tego miejsca Serbowie ostrzeliwali Šibenik we wrześniu 1991 roku. Próbowali zdobyć ten most. Dzięki temu, że był dobrze broniony przez Chorwatów, Serbowie nie weszli do miasta. Za mną jest hotel, który pokażę wam potem na zdjęciach z 91 roku, jak on wyglądał. Był cały ostrzelany. I hotel Panorama wygląda w ten sposób, przepięknie. Tutaj, gdzie jest napis Hotel Panorama, była wielka dziura po kuli. Jest taki filmik, gdzie jeżdżą Chorwaci, przyjechali tutaj tuż po bitwie i właśnie na tym parkingu, na którym ja teraz stoję, właśnie oni tutaj krążyli. W niektórych miejscach nawet są dziury po, nie wiem, bombach, jakichś pociskach, które wypychały. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o Šibenik, jego okolice. Dzisiaj jest niedziela,
6 września i stwierdziliśmy, że chcemy się wynieść i jechać dalej. Jedziemy teraz w stronę Seni. Jak się uda, to dzisiaj dojedziemy na Kryk. Znaczy nie na Kryk, tylko na wyspę Kryk. Bo podobno przejazd przez most jest za darmo, więc możemy z tego skorzystać akurat w tej chwili. Jeszcze raz piękna panorama Szibenika. Katamaran ciągnie skuter wodny. No prześlicznie to wygląda, aż żal stąd wyjeżdżać. Jesteśmy znowu w Dragę. Przyjechaliśmy kupić rakiju. Przyjechaliśmy kupić rakiję do pana, którego 2 lata temu kupowaliśmy. Więc zobaczymy, czy jeszcze w ogóle ma hodowlę rakii. Operacja Maslenica, 22 stycznia 93, 25 stycznia 93. Musimy się dowiedzieć, co to była za operacja. Idziemy za nią teraz na most. Przepięknie tu jest. To długość mostu 315 metrów. Przepięknie, zobaczcie. Potem doszły 2 tenka pridodana iz 6. gardijske brigade. Na kojoj sam bio i ja, jedan tu ispred motela. Słuchajcie, bo to jest taki hotel ostrzelany cały. Zaraz go zobaczę. No, mam nadzieję, że do niego dojdę. Już wam pokażę. Hotel opuszczony. Cały ostrzelany. Jakiegoś dostał ciężkiego, nie wiem czy działa. Motel Litwice. Trzeba uważać, jak się chodzi po takich miejscach, dlatego że jeszcze w niektórych miejscach jest. Są pola zaminowane. Jak się jedzie do Dragę od autostrady, są normalnie pola minowe do tej pory. Pokażę wam na filmie. Zresztą polecam mój film o operacji Oluja. 2 lata temu zrobiłem taki filmik. Tam właśnie między innymi opowiadam o różnego rzeczach, o różnego rodzaju domach i miejscach, które do tej pory, czyli do 2020 roku, są jeszcze cały czas zaminowane i opuszczone. No, Serbowie domi slabodu, rwacką narodu.
jakaś tam wieczysta plaża. Cały czas idziemy w Adriatyka. Tu jest jakiś most, nie wiem, czy właśnie tamten jest na parku. Tak, gdzie? Tam jest most na padę. Z lądu. Co?